Czyli coś niech sobie będzie. Nie może, nie może. Najlepiej o tacie coś tu zrobić. Jednak wyjechać tą, o tą drogą, tak? To wjechać mniej więcej, tacie jest tam, tam. Nie, prawie identycznie. Zrobimy jeszcze inaczej. Tego się pozbędziemy aż dotąd. Skopiujemy to całe. Kopiuj. Okej. Coś takiego. Myślę, że dzień dobry, myślę, skierało się. O, postawimy. Także to musimy usunąć. Czemu tu była podwójna droga? To się serio podwójnie zrobiło? Ciekawy sposób. Dobra, nikt nie zauważy tego tu nawet, nie? O, ewentualnie Zosia. Gdzie go zrobimy? Nie, wcale to nie widać, że to... Tu, o, teraz to już zupełnie nie widać. Czy to jest tam gdzieś łączone i nie wiadomo co. Dobra, bo tu się coś droga popsuła, widzę. Też trzeba naprawić. Coś takiego. No super prosta droga, nie? Rozumiem, że tam dobrze jest zrobić prostą drogę. Nie, nie o to tu chodzi. No to wszystko jest na odwrót. Tam to tylko dobrze jest.
Dobra, to tu zostaw, to będą wjeżdżać i to będą wjeżdżać. Dajcie, coś zrobimy. Zrobimy tacie coś. Jest prawie symetrycznie, nie? Dobra, i teraz rzecz, którą zapewne wszyscy z nas dowią najbardziej, czyli nadawanie linii. Nie, jeszcze nie. Najpierw trzeba tutaj dokończyć. A co żeśmy zepsuli? Dzisiaj gra o budowaniu miasta, już trzeci odcinek. Właściwie z zapisu z tego. A my dopiero wybudowaliśmy jedno skrzyżowanie, nie jeden zjazd. Więc nowa seria długa. Seria długa się szykuje. Nie przerywana, tylko ciągła. No tej też ciągła. Tu będzie o właśnie taka... Nie, tu nie będzie przerywana. Nie chcę jej usunąć, tylko tu ma być ciągła. I tam jest przerywana. Teraz... Tuż linie krawędzi. Sety przesunięcie, edytuj kolej. Wypełnienie przejścia, szablony. Nie, a tego nie będzie w ustawieniach? Node controller? O nie, to nie jest Node Controller. Intersection Marking Tool. Nabrz. Odległość renderowania, potwierdzaj przed usunięciem, grupowanie, nie. O, skróty klawiszowe. Dodaj nową regułę. Dodaj kopiuj oznaczenia, zmień kolejność. Zmień linię krawędzi. Ciągła. Modyfikator przejść, wypełnień i szewron, ale to mnie to nie interesuje. Narodziej to mnie interesuje, ale dodać ten punkt taki tam. Przednie linie przecinające. Ctrl Shift T. Zapisz jako otwórz linii. Kolejność. Chyba, że jest tym altem. Przetestujmy. Nie, no działa to tak. O. Dodaj regułę. Dobra, i to ma być ciągła. Dobra, i dodaj regułę, że od tego do tego ma być przerywana, tak? Dobra, i to usuń. I teraz tak, tutaj ta linia to jest ta linia i tutaj też trzyma. Dodać regułę odtąd dotąd. I to jest reguła, że ona tu ma być ciągła.
A tylko tam być nie powinno, nie? Takim sposobem robi nam się o taka piękna, ładna droga. Witam panie Klon 104. Mączka jest? No, mączka jest, tak. Zgadza się. Miło powiedziane. Nie wiem, że zostałeś zbanowany za używanie kapsnocza. Miło mi to słyszeć. Dobra, skopiujemy sobie to i wkleimy też i na innych skrzyżowaniach. Tak, chcę je wkleić. Patrzcie, no jak idealnie się zrobiło. Tak jak miało być. Zatwierdź. Tylko, że tu jak jest ta przerywana, no to będzie, że ustąp pierwszeństwa. O, takie coś będzie. Okej. Chcemy to wkleić również i tutaj. O, nie wtedy. O, w taki sposób. Idealnie. To chodzi, bo oni tu mają skręcać, a tu ewentualnie, jak ktoś już się pomyli, to niech sobie tam jedzie. Dobra, to renderowanie linii jest źle ustawione, bro. Idealnie tylko będzie to samo co tamty, ustąp pierwszeństwa, tak? Ja sobie zmienię tylko w opcjach, chociaż tego, że to nie ma być 300, tylko 500. O. O, teraz jest wystarczająca widoczność. Dobrze, więc skoro tam to wykonaliśmy, teraz róbmy tutaj małe zalążki ronda turbinowego. A mianowicie ta tu droga zostanie rozszerzona do drogi trzypasmowej, tak? Ładnie. Nie. Co ja tu zrobiłem? Przecież tu jest wjazd, tu jest wjazd. Odczajnie w tym kierunku się patrzę. No cóż, ta zostanie z powrotem zwężona. Ta za to zostanie rozszerzona do drogi trzypasmowej. Teraz tak, że linię trzeba namelować, to potem jeszcze ustawić. Ej, to właściwie to tu będzie dwupasmowa droga, nie? Tu będzie co najmniej dwupasmowa droga. Więc już sobie taką zawczasu tu kliknijmy. Żeby wiedzieć, jak robić skrzyżowania. Tu kliknijmy również coś takiego. I tu na tym ostatnim odcinku, że nie mam takiego kawałka autostrady, aby był dwupasmowy. No cóż, szkoda. No zrobimy
Nie, patrzę się, gdzie, widziałem, o. To tu mi będzie idealnie pasować, nie? Tylko, że tu trzeba... ładnie linię podwójną ciągłą dorysować, nie? Wejścia dla pieszych. No tu jakiś jest. Nie wiem, czy ja mogę je tu wyłączyć. Nie mogę go. Niestety. Wyrównanie do środka. I... czy tamten pas to jest dobrze? Jak to tu by zrobić? No nie, no... normalnie, no chyba tu się samochody nie polubią, co nie? Że mogą jechać tu albo tu. No. Więc to tak... żeby była na pewno jasność. Teraz tutaj zacznijmy rysować linię odtąd. To będzie pierwszy węzeł. Jaki ogarniemy.